CSGO Fantasy, the world of gaming. Pamiętacie może moje ostatnie poczynania na stronach jackpotowych? Ja też nie, także czas najwyższy to wszystko nadrobić, mimo że nie jest to rzecz, którą lubię robić, na której lubię spędzać czas. To znajdujemy się dzisiaj na stronie CSGOFantasy.com, na stronie, na której prócz, tak naprawdę jak to w większości przypadków ma miejsce, jednego typu gry, mamy w tym momencie trzy typy gry. Chodzi mi tutaj dokładnie o Fantasy Wheel, Lucky Tickets oraz Lotto. Zaraz przejdę do tego, czym każdy z trybów gry się różni. Natomiast chciałbym się z wami jeszcze przywitać. Witajcie, jestem Goldzor, Goldi, ktokolwiek jak lubi na mnie mówić, tak też sobie mówi. To są takie dwa, myślę, rodzaje, które są w jakimś sensie kojarzone ze mną. Także witam was bardzo serdecznie w tym kolejnym odcinku z betowania. Jeśli chcecie więcej betowania na moim kanale, mimo że tak jak mówię, nie jestem tego fanem, no to wiecie co robić, tak? Komentarz, łapka w górę, to zawsze, zawsze motywuje. Ale przejdźmy może do tego, co najważniejsze, czyli do dzisiejszego odcinka. Dzisiejszego odcinka, który, tak jak mówię, robię na stronie CSGOFantasy.com. Także przejdźmy do tego, o czym przed chwilą mówiłem, do trzech różnych trybów gry właśnie na tej stronie. Także tak jak wspomniałem, mamy do wyboru trzy w tym momencie tryby gry. Z tego co mi wiadomo, planowane jest dodanie przynajmniej dwóch nowych, także strona po prostu będzie jeszcze lepsza, mimo że w tym momencie jest według mnie naprawdę, naprawdę fajnie zrobiona i też musicie chyba to przyznać, że bije profesjonalizmem w porównaniu z innymi stronkami, które wyglądają jakby były tworzone przez 10-latków, także to jest taki bardzo, bardzo duży plus dla tej strony. Widać, że jest prowadzona przez uczciwych, co jest najważniejsze, profesjonalistów. Także możemy przechodzić właśnie do trzech trybów gry, które w tym momencie na stronie się znajdują. Mowa oczywiście o Fantasy Wheel. Fantasy Wheel to nic innego jak ruletka. Ruletkę myślę, że dobrze znacie. Obstawiamy po prostu na kolor czerwony, czarny bądź zielony. Obstawiamy taką wartość, na jaką tylko i wyłącznie mamy ochotę. Najmniej to jest bodajże 10 kredytów, tak to nazywajmy, chociaż tutaj końców jest to nazwane. No i jeśli wypadnie nasz kolor, no to oczywiście zgarniamy w przypadku czarnego bądź czerwonego podwójną wartość. Natomiast jeśli trafimy kolor zielony, który wypada dużo rzadziej generalnie niż ten czarny i czerwony, no to dostaniemy 14-krotność wartość tego, co postawiliśmy. Także sprawa prosta, na pewno sobie na tym czymś pogramy, bo jest to taka najbardziej interaktywna, myślę, forma zabawy właśnie z betowaniem. Natomiast jeśli chodzi o dwie różne, o dwie pozostałe tutaj funkcje grania na tej stronie, to tutaj muszę wam powiedzieć, że musiałem troszkę się sam temu przyjrzeć, bo po raz pierwszy z czymś takim mam do czynienia. Także przejdźmy może do Lucky Tickets. Zapewne zastanawiacie się już, jak grać. Tutaj oczywiście macie poradnik, krok po kroku, tak naprawdę o co w tym chodzi. Natomiast ja wam to przedstawię w dużo łatwiejszy sposób. Sposób tutaj praktyczny, żebyście po prostu wiedzieli, o co dokładnie w tym chodzi. Generalnie zakupujemy sobie tutaj tikety. Bilety po polsku i jak widzimy tutaj do wygrania jest 200 końców, jeśli nasz ticket, a tym ticketem jest co drugi ticket, zostanie wylosowany, czyli dajmy na to zostanie wylosowany ticket numer 4, my wygrywamy, bo 2, 4, 6, wiecie o co chodzi, tak? Co drugi ticket wygrywa, także ja sobie tutaj kupię jeden ticket za 111 końców, jeśli takowy ticket wypadnie, no to ja zdobywam tutaj 89 dokładnie końców. Także zobaczmy, czy w ogóle ta rozgrywka się rozpocznie. Rozgrywka się rozpoczyna, nie. Runda została anulowana z tego też względu, że nie została sprzedana wystarczająca ilość ticketów. Spowodowane jest to tym, że po prostu na tej stronie mimo wszystko mało osób jeszcze gra. Natomiast system właśnie Lucky Tickets jest niesamowicie prosty i przejrzysty. I tak jak mówię, polega to tylko i wyłącznie na tym, że po pierwsze, tutaj na górze mamy wartość naszego ticketa, czyli jeśli wygramy, no to wygramy właśnie tyle. Natomiast na dole mamy cenę, za jaką możemy takowy bilecik kupić. No i oczywiście tutaj najważniejsza rzecz, czyli wygrywa w tym przypadku co siódmy, w tym przypadku co piąty, w tym przypadku co dziesiąty, w tym przypadku co czwarty bilet. No i jest to niesamowicie proste, bo po prostu polega to na tym, że załóżmy wypada właśnie ticket dla osoby, która była na czwartym miejscu. Jeśli wybraliśmy tutaj co każdy piąty ticket, no to nie wygrywamy, bo po prostu wygrywa co czwarty. No i to jest zasada bardzo prosta. Myślę, że wszystko zrozumieliście. Jeśli nie, to zadawajcie pytanie. Natomiast idzie się tutaj naprawdę fajnie dorobić. Tylko tak jak mówię, niestety mało osób jeszcze na tym gra, bo na samym początku dla mnie nawet to nie było przejrzyste, ale mam nadzieję, że dla was już tak, także jeśli tylko macie ochotę spróbować swojego szczęścia, to serdecznie wam właśnie grę Lucky Tickets na stronie CSGO Fantasy.com
polecam. No i ten trzeci tryb, tryb zdecydowanie najtrudniejszy według mnie do wygrania, tryb najcięższy do tego, żeby cokolwiek tutaj osiągnąć, natomiast tryb, na którym jeśli już wygramy, to wygrywamy naprawdę spore kwoty. Chodzi mi oczywiście o tryb Lotto. Lotto ma wspólne dużo z popularnym lotkiem, totolotkiem w Polsce. Doskonale wiemy, o co chodzi. Obstawiamy liczby, jeśli takowe liczby wypadną, to wygrywamy oczywiście albo całą, albo po prostu całą pulę, jaka była do wygrania, albo tam na przykład jak trafimy 4 na 6, no to wygrywamy równowartość trafionych tych czterech, tak? Także tutaj system jest bardzo podobny. Jak widzicie, mamy tutaj gry. Gry, które tak naprawdę no, każda z pól w tych grach, jak widzicie, jest wysoka. Tutaj mamy 123 250 końców, tutaj 262 i generalnie polega to na tym, że my sobie obstawiamy, jak widzicie, 3 wybrane przez nas liczby z 32. Także mamy tutaj numerki od 1 do 32. Załóżmy na to, że wydaje nam się, że wypadną tutaj numerki na przykład 5, 17 oraz 21. Jeśli już sobie coś takiego wybraliśmy, to klikamy sobie tutaj kup zakład za 1000 końców i jeśli te właśnie trzy numerki wypadną, zgarniamy na ten moment 123 tysiące końców. Także profit jest niesamowicie wysoki. Natomiast szansa oczywiście trafienia trzech numerków no nie jest zbyt duża, tak? Także możemy swoje szanse powiększyć, wybierając większą ilość numerków, tylko że wtedy oczywiście nasz zakład będzie kosztował więcej. No ale na przykład wybierając już tutaj 5 numerków, tak naprawdę mamy dużo większe szanse, że coś takiego nam się uda. Dalej musimy trafić tylko 3 na 3, no i wtedy do wygrania mamy tą samą wartość, także tak naprawdę system jest niesamowicie prosty i przejrzysty, system, na którym można naprawdę się mocno wzbogacić, natomiast system, w którym trzeba jednak mieć trochę szczęścia, ale doskonale wiemy, że Lotto właśnie polega na tym, że albo masz raz szczęście i zostajesz popularnym milionerem, albo po prostu tego szczęścia nie masz. Także tutaj myślę, nic więcej do dodania nie mam. Gry tak naprawdę są ciężkie do nagrania dla was, żebyście to zobaczyli, bo one się losowania tych numerków odbywają się co mniej więcej 5 godzin. Także ja tutaj nie zamierzam czekać 5 godzin na to. Natomiast jeśli wy macie taką ochotę, to serdecznie wam oczywiście polecam to zrobić. Ja osobiście 2 razy obstawiałem, nie udało mi się trafić ani razu nawet jednej liczby. Natomiast ja zbyt wiele szczęścia do hazardu nie mam, także być może właśnie dlatego to wynika. A tymczasem przejdźmy, może koniec tego gadania na sucho, przejdźmy do gry. Do gry, która mam nadzieję przyniesie mi tutaj jakieś zyski. Oczywiście bym zapomniał cały ja, żeby generalnie móc w cokolwiek zagrać, musimy mieć tutaj coinsy na stronie, tak zwane kredyty. Żeby te coinsy sobie tak naprawdę tutaj wpłacić, no to mamy do tego dwie opcje. Po pierwsze wchodzimy w nasze menu, klikamy depozyt, no i tutaj mamy do wyboru, czy wpłacamy kredyty prawdziwymi pieniędzmi, czy może chcemy przelać skiny na coinsy. Ja oczywiście polecam wam tę drugą opcję, jeśli macie tam jakieś skiny, na przykład w tym wypadku u mnie. U mnie wygląda to tak, że po prostu do wpłacenia mam możliwość 586 skinów, czy tam naklejek, skrzynek z mojego ekwipunku. Jeśli oczywiście mam tylko ochotę sobie coś wpłacić, no to pokażę to na moim przykładzie. Zaznaczę na przykład tę naklejeczkę. Ona mi tutaj na górze, jak widzicie, jest pokazane, za ile końców zostanie przelana. Jeśli mi się to podoba, to klikam wpłać przedmioty i w tym momencie tworzy mi się oferta wymiany, którą zaraz tutaj oczywiście zaakceptuję. No i będę miał 564, w tym wypadku więcej końców na swoim koncie. 10 sekund po zaakceptowaniu oferty na telefonie, bo takie są oczywiście w tym momencie zabezpieczenia, mam już tę równowartość większą na koncie, także w tym momencie mam 20 494 końców na koncie, no i czas próbować powiększyć tę kwotę, także ruszajmy na ruletkę. Znajdujemy się na ruletce. Oczywiście jak to standardowo wygląda, tutaj mamy historię wypadniętych kul, także jak widzimy, więcej czarnych, mniej czerwonych, także ja postawię sobie na sam początek na kolor czerwony i niech będzie to 1000 końców, także stawiam 1000 końców właśnie na kolor czerwony i liczmy na to, że już na samym początku podwoję tę wartość, czyli wygram 2000 końców na tej stronie. Zobaczmy, jak to będzie. W sumie dawno nie było zielonego, także mogłem zaryzykować z tym zielonym. Zielony, tak jak mówię, 14-krotnie nam tutaj powiększa wygraną, natomiast jeśli wypadnie kolor czerwony, to wygram, ale kolor czerwony nie wypada. Czerwony kolor nie wypadł, także spróbujemy to odbić, stawiając na czarne, a dodatkowo dołożę sobie 100 w razie czego kredytów na kolor zielony, bo ten zielony również dawno nie wypadł. Także zobaczmy,
ja nie mam zbyt dużego szczęścia do hazardu i mówię to z pełną świadomością, natomiast liczę naprawdę na to, że tutaj coś tam powygrywam, bo jest to jednak przyjemne uczucie. Natomiast jak widzicie, w tym momencie udaje się to właśnie uczynić, bo postawiłem tutaj oczywiście 500 na kolor czarny, wygrałem 1000, postawiłem jeszcze oczywiście 100 na zielony, także jakieś tam monety wygrałem, zawsze jest to na plus. Także może ja teraz jeszcze raz postawię sobie tutaj na zielony, bo naprawdę czuję, że ten zielony zaraz wypaść musi. Stawiam 200 właśnie na ten kolor i zobaczmy, czy tym razem znowu szczęście będzie po mojej stronie. Wiecie, na czym polega ryzyko właśnie w ruletce? Że w najnieodpowiedniejszym momencie musicie postawić na zielony sporo końców i wtedy jeśli wypadnie wam ten kolor zielony, no to w większości przypadków zarabiacie naprawdę krocie, także ja to robię w tym momencie, po raz kolejny stawiam na zielony, natomiast ten zielony znowu nie wypada. Ja się nie załamuję, bo ten zielony wypaść prędzej czy później musi, także ja będę tutaj bardzo mocno szedł w zaparte w ten kolor zielony. Stawiam znowu 500 właśnie na ten kolor. No miejmy nadzieję, że mam rację. Miejmy nadzieję, że mam rację, ten zielony wypadnie. No i proszę bardzo, postawione 500 na zielony. I ja od razu to wygrywam. Także jak widzicie, mieliśmy na samym początku 20 tysięcy końców. Mamy tych końców już 25 tysięcy, bo tak jak mówiłem, jeśli widzicie, że tutaj oczywiście to wszystko jest robione tak, że ten zielony dawno nie wypada, no to prędzej czy później musi, tak? Także warto zaryzykować kilka tych rozdań pod rząd, na zielony postawić i tak jak widzicie w moim przypadku to się opłaciło. Zgarnąłem naprawdę fajną wygraną, no i nie pomyliłem się, chociaż naprawdę to jest rzadkość u mnie, żebym cokolwiek trafił, natomiast udało się teraz trafić zielony i jestem z tego jak najbardziej zadowolony. Kiedyś ten czerwony po prostu wypaść musi. Ja mam nadzieję, że to jest ten moment. Ja mam naprawdę nadzieję, że to jest ten moment, bo jeśli nie, to będę naprawdę już mocno w plecy. Proszę, droga strono, wybierz kolor czerwony i widzicie? Kiedyś czerwony wypaść musiał, także zgarniamy w tym momencie 20 tysięcy monet. No i mam już 27 tysięcy, także mimo, że przegrałem kilka zakładów wcześniej pod rząd, postawiłem większą sumkę w tym momencie dalej na czerwony, no i znowu się odbiłem od dna. Także kontynuujmy tutaj, że tak powiem, podróż w stronę jak największej ilości końców. 1000 na czerwone, teraz czuję, że będzie streak czerwonych na stronie. Także miejmy nadzieję, że tak właśnie też będzie. Kolor czerwony po raz drugi z rzędu. Kolor czerwony po raz drugi z rzędu, także tak jak mówiłem, idzie to czasami, że tak powiem, tutaj wyprognozować. Także skoro mamy tutaj takie szczęście w ruletce, to może czas przejść na stronę Lucky Tickets, w sensie na stronę, na grę Lucky Tickets, strona, na której no niestety mało osób gra, także mam nadzieję, że tutaj uda się chociaż jedno rozdanie zrobić, natomiast czy to się uda, to nie jestem pewny. Kupię sobie, powiedzmy, jeden ticket właśnie na co drugi ticket do wygrania, no i zobaczmy, czy w ogóle ta gra się rozpocznie. 15 sekund do końca, niestety mam odczucie, że niestety gra się nie rozpocznie, z tego względu, że tutaj widać osoby, które kupują tikety, jak widzicie, nie ma tam nikogo po mnie, także wychodzi na to, że tylko ja zakupiłem swój bilet na loterii, tak to możemy nazwać, na to rozdanie. No i tak też było, także znowu runda anulowana, no i szkoda, bo jest to naprawdę fajny tryb do pogrania. Udało mi się tutaj wygrać kilka razy naprawdę fajne kwoty, może nie były to niesamowite kwoty, ale po prostu udało mi się wygrać, bo tutaj też często po prostu się wygrywa, natomiast no na razie nie jest dane mi rozegrać tutaj gry, nad czym ubolewam, także jeśli tylko macie ochotę chociażby ze mną tutaj powalczyć czasami, no to wiecie co robić, Lucky Tickets. Można tutaj wygrać, jak widzicie, są tutaj osoby, które wygrywają, także nie mam pojęcia, czemu wszyscy siedzą na ruletce, a nie chcą spróbować swojego szczęścia tutaj. Sytuacja jest bardzo śmiechowa, bo właśnie ominąłem jedną kolejkę po to, żeby w następnej na zielony postawić, a wypadł zielony, także jestem troszkę zły, natomiast wracamy do losowań, stawiam tutaj 5000 końców na kolor czarny i zobaczmy, czy to mi się opłaca, czy znowu uda mi się coś na tej stronie wygrać. Jakby był dwa razy zielony pod rząd, to co też jest możliwe, to by była tragedia, ale jest kolor czarny, także zgarniamy znowu wygraną. Mamy tych końców w tym momencie już 35 tysięcy. Pamiętajcie, że zaczynałem z licznikiem 20, także jestem jak najbardziej w tym momencie zadowolony. Także lecimy dalej, znowu czarny, znowu 5 tysięcy. Czy ja tutaj dobrze myślę? Czy ja dobrze myślę, że tutaj znowu wypadnie czarny? Źle myślę, bo wypada czerwony, natomiast wracamy do 30 tysięcy, w dalszym ciągu jesteśmy na plus. 10 tysięcy kolor czerwony, 10 tysięcy kolor czerwony, dobrze słyszycie. No i zobaczmy, żeby nie było tylko przypadku, w którym będzie raz czerwony, raz czarny, wtedy jest najciężej coś trafić, bo
bo ja raczej się kieruję tym, że kilka razy wypadł ten sam, to może teraz będzie inny, a jak jest raz ten, to ciężko mi to wszystko przewidzieć. Zobaczmy, czy wypadnie kolor czerwony, proszę bardzo, jest kolor czerwony, podwajamy to, co postawiliśmy, 40 tysięcy końców na naszym koncie, lepiej być nie może. No i zaraz się przekonamy, czy ja w ogóle takowe umiejętności posiadam. Kolor czerwony po raz kolejny. Come on. Proszę bardzo. Kolor czerwony po raz kolejny. Znowu wygrywamy i tym razem mamy już 45 tysięcy końców. Cel na ten odcinek. Dojdźmy do 50. W takim razie ja mówię bardzo chętnie i stawiam 2000 na czerwony. Czerwony musi zaraz wypaść, także zobaczycie, że tak będzie. Teraz, może później, może jeszcze później, ale wypadnie. I prędzej czy później to 50 tysięcy zdobędziemy. Jako że mam większy kapitał, no to mogę sobie na taką zabawę pozwolić. Natomiast tak jak mówię, wam nie polecam mojego toku myślenia, bo on często jest nieskuteczny. I tak naprawdę dzisiaj, tak naprawdę dzisiaj się udaje osiągnąć to, na co liczyłem. 49 tysięcy końców na naszym koncie. Brakuje nam jednego poprawnego wytypowania. Ale żeby nie było tak łatwo, to robię coś hardkorowego. Nie, no to nie jest hardkorowe, bo stawiam tylko 1000 na czerwone, ale jeśli to się uda, no to wiecie dobrze, czym to się kończy. No to zobaczmy, czy to jest ten moment, w którym zdobywamy 50 tysięcy końców. Dokładnie tak, jestem bardzo zadowolony z tego, co udało się osiągnąć. Tak naprawdę nie powinienem przestawać dzisiaj grać na tej ruletce, bo bardzo rzadko mi się zdarza, żebym wygrywał. Ale widzicie, udaje się. No, dzisiaj jest chyba jakiś dzień konia dla mnie, także kto wie, może sobie pójdę po prostu w totka postawić, bo sam jestem zadziwiony tym, co się tutaj dzieje, ale z 20 tysięcy zrobiłem 50. Także więcej niż podwoiłem mój licznik konta. No i jestem bardzo zadowolony, także w nagrodę mam coś też dla was. Darmowe końce właśnie na stronę CSGO Fantasy. Jeśli tutaj, klikając darmowe końce, wpiszecie sobie Goldi i wyślecie, ja tego nie zrobię, bo to jest mój kod, dobędziecie kilka darmowych końców na stronę, także to wam polecam. A jeśli znajdziecie się w takiej sytuacji jak ja, czyli że podwoicie na przykład swoją ilość końców na stronie, bądź po prostu będziecie mieli ochotę sobie cokolwiek ze strony wypłacić, wchodzicie w menu, wchodzicie w wypłatę, zaznaczacie, że nie jestem robotem, bo oczywiście robotami nie jesteśmy, i tutaj jak widzicie, macie wszystkie, że tak powiem, itemy, które wypłacić sobie możecie. Ja mam 50 tysięcy końców, także w tym momencie mogę sobie pozwolić za coś na przykład 48 dolarów, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze liczę. Tak, mogę sobie teraz pozwolić na wypłatę AWP Hyper Bestii w stanie Factory New, bo na to mnie stać. No i oczywiście przelicznik jest bardzo prosty, 1000 końców to jest 1 dolar. Także sprawa bardzo prosta, możecie sobie to w taki właśnie sposób policzyć. Także mnie w tym momencie stać na AWP Hyper Bestię w stanie Factory New, ale ja tego nie zrobię, bo potrzebuję tych końców, kto wie, na kolejny odcinek. Także jeśli chcielibyście kolejne odcinki właśnie z tej strony, strony, która tak naprawdę no, zrobiła na mnie wrażenie swoim profesjonalizmem, bo musicie powiedzieć, że wszystko tutaj sprawnie działa, wszystko ma ładną otoczkę graficzną, no i do tego jak na razie jest ta strona dla mnie szczęśliwa, także czego chcieć więcej? Czego chcieć więcej? Ja wam bardzo strasznie za ten odcinek dziękuję. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Jeśli tak, to zapraszam was do grania na stronie csgofantasy.com. Co więcej mogę powiedzieć? Na pewno będzie tutaj można mnie spotkać. Mam nadzieję, że nie tylko na ruletce, ale też na innych tego typu grach, typu Lucky Tickets czy Lotto. Dodatkowo admini planują wstawić dwie nowe gry, także też jestem ciekawy, jakie to będą. No i kto wie, może to właśnie ty będziesz miał takie szczęście jak ja dzisiaj. Także ja wam bardzo serdecznie za ten odcinek dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobał. Nie poszedłem tutaj może w jakiegoś hardkorowego ziomeczka, który postawił all-in na niebieski, no Boże, na zielony. Nie jestem daltonistą, na zielony. Ale tak czy siak udało mi się tutaj wygrać. Wygrać sporo kredytów, bo 30 tysięcy jesteśmy na plus. Także myślę, że to fajna sprawa. Jeśli również tak uważacie, to kciuk w górę. A tymczasem ja już się z wami żegnam. Mówił Goldzor. Na razie.